Etap drugi. Drugi etap podróży rozpoczynamy oczywiście od zakupów w Ikei, a idziemy tam po talerze metalowe i miski i kubki, bo nie mieliśmy tego, używaliśmy jedną miskę przez cały etap podróży jedząc za zmianę. Ja będę się lancił w czarnych okularach, bo zapomniałem moich normalnych okularów, a bez okularów nie widzę. Więc albo się wracam do auta, albo chodzimy w czarnych okularach. Przecież damy radę. Yes! Emaliowany kubek. Dwa nowe emaliowe kubki. Dla Kasi i Łukasza. A tu mamy jeszcze talerzyki i miseczki do kompletu. IKEA wypuściła serię, także korzystamy. Leciliśmy warszawskiego boa. Pytona. 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 Trzeba powiedzieć, że IKEA ma poczucie humoru. Ekipa podróżowanie pod w stolicy. Tak. Wszyscy się nas pytają, jak sytuacja z łazienkami i z prysznicem. No otóż łazienki wyglądają tak. Royal łazienki, muzeum. Z takich korzystamy. My korzystamy tylko z takich łazienek. Piękna, cudowna, fantastyczna. Jeszcze co tam mogę wymyślić? No fantastyczna letnia pogoda, jest 30 ileś tam stopni. Grzeje. Na 56. 56, grzeje ostro. Jest cudownie, uwielbiam słońce, kocham słońce. Najbardziej nie znoszę dni, kiedy nie ma słońca. Więc nie narzekam na to, że jestem cały mokry, już się dwa razy się przebierałem. Perfumy są. Tam są takie gondole. Ja myślałam, że to małe gondole rosną i potem są duże. Malutkie gondole. A w przybliżeniu, takim bardzo dużym przybliżeniu, to są gondole. One mają tam taki kopczyk, na którym jakieś zwierzę, ptak, kaczka, kłada jajka. Nawet w Warszawie nas rozpoznają, rozpoznawają. Właśnie jedliśmy obiad w jakiejś tajskiej malutkiej restauracyjce. No i przyszedł Hubert i spędziliśmy z nim cały nasz lunch. Bardzo miło, bardzo sympatycznie. Cieszę się, że jesteśmy rozpoznawani. A teraz idziemy do bardziej rozpoznawalnych ludzi, czyli do Sejmu. Zwiedzanie Warszawy oczywiście nie mogłoby się obejść bez wizyty w najsłynniejszym budynku, który jest tam, za Kasią. Stożkowa tym budynku. Piramidzie polskości. Myślicie, że podróżowanie to tylko wakacje, to się mylicie. Przyjechaliśmy na piękne jezioro. Wszystko pięknie, ładnie. A coś tu Kasia robi. Kasia, Denko, co ty, co porabiasz? Pracuję, mam już dość.
Kasia czyta i autoryzuje artykuł, który się ukaże już niedługo o nas. A ja idę zobaczyć naszą nową miejscówkę. Chodźcie ze mną, bo wygląda to tak. To jest widok z auta. Mam też tu kubkę robił przed chwilą, że tutaj papierzaki zostały. No ale... jest pięknie. Tam coś płynie na środku. Matkaczka. Lubię takie miejscówki. A tu nasz van. Dzień dobry. Wstałem. Kasi nie ma. Kasia poszła biegać jak zwykle. Słońce się dobija. Nie wiem, czy zauważycie tutaj. Słońce się dobija z uchylonych drzwi. Więc podejrzewam, że jest ładna pogoda. Idę to zobaczyć. No to co, szykuje się kaweczka, śniadanko, herbatka, toaletka. Czekam na Kaśkę i idziemy się kąpać. Wczoraj pierwszy raz od bardzo dawna mieliśmy wieczór z Netflixem. Nadrobiliśmy zaległości w naszym serialu Suits. A taka tradycja to nazwijmy, że nie jest specjalnie dużo jemy chipsów, to zawsze na Suitsy mamy paczkę chipsów lejców. A w na Słowacji poznaliśmy, że są takie chipsy Max, mocno pogięte i one są... bo my w ogóle kochamy chipsy paprykowe. Także polecamy te chipsy, one są pyszne. Oczywiście to nie jest reklama znowu, żebyście nie pomyśleli, że dogadaliśmy się już z Lejsami. Nie mam nic przeciwko, jeżeli obserwuje nas ktoś z Lejsów, to proszę do nas tryknąć albo napisać maila. Chętnie przyjmiemy datki za reklamowanie tych chipsów, bo one są naprawdę fajne. Zobaczcie, ktoś idzie tam do mnie. Elo. Superancko. Jak widzicie, Kasia przyszła, ledwo co przyszła i od razu zaczęła sprzątać. Porządek musi być. Tak. To jest mój obowiązek. Łukasz prawie nigdy tego nie robi, a jak to robi, to zawsze zrobi to nie tak jak trzeba. Ponieważ kocyk ma odpowiednie miejsce. Ponieważ odpowiednią kolejną. To może Łukasz nigdy nie był w wojsku i nie nauczyli go tam ścielić łóżka. Mieszkał sam w swoim pokoju zawsze, więc nie miałem potrzeby ścielenia łóżka. Chociaż wiem, że to jest bardzo piękna czynność. Natomiast u mnie w domu porządek musiał być. Dziękuję tato i mama. Bardzo utożsamiam się właśnie z Moniką, z przyjaciół. Rozumiem te jej wszystkie... przyzwyczajenia i takie dziwne nawyki, dokładnie. Na przykład ja uważam, że kocyk musi być tą częścią, gdzie jest to, na górze i tą stroną, która jest zewnętrzna, to widać, która jest zewnętrzna, bo nie ma szwów. A to musi być na górze, ponieważ wtedy tego nie widać i nikomu nie przeszkadza. O mój Boże, naprawdę? No, naprawdę. Ale dzielę się z tym z Łukaszem pierwszy raz, więc on o tym nie wiesz. No to niezła schiza. Kasia też codziennie postanowiła, biegam albo idę na spacer, więc właśnie byłam na spacerze w sklepie. A myślałem, że biegasz. W pięknym, malutkim sklepiku. Po prostu jesteśmy na Mazurach, myślałam, się rozpłaczę, szłamy lasem. Co jakiś kawałek są domki. No jest po prostu tak pięknie i tak spokojnie. Cudownie. Prawdziwe wakacje. Czuję, że mam wakacje w końcu. Nie proszę, takie łóżko mają ludzie, którzy mieszkają w wanie. Piękne, ładne, wszystko jest wygodne. Zapraszamy, jakby ktoś chciał usiąść. Tak, albo się położyć na 15 poduszkach.
Tak oto wyglądają przepiękne jajka z parmezanem. To jest nasz specjał śniadaniowy. Najczęściej to je wyjadamy. Mhm. Jajka od szczęśliwych kur, dlatego takie żółciutkie. Wypływające żółtko musi być. Kawka wypita, śniadanko zjedzone. Przyszedł czas na sprawdzenie naszych Facebooków, Instagramów i wiadomości. I tutaj ciekawostka, właśnie dostaliśmy wiadomość, że pojawił się w internecie na stronie sucha24.pl pojawił się bardzo, bardzo fajny, bardzo długi wywiad z nami. Jest piękny, wsiąść do vana nie byle jakiego, nie z byle kim, w nie byle jaką podróż, przepięknie napisane, przepięknie zredagowane przez Macieja z portalu Sucha24 artykuł. Pierwszy nasz wywiad, jaki wydaliśmy i dziękujemy, Kasia podpowiada, że bardzo dziękujemy. Dziękujemy Maćkowi i całej agencji, wydawnictwu. Stronie za to, że się zgodzili i że się odezwali do nas i że chcieli z nami przeprowadzić wywiad. Co tam się dzieje? A zaklejam całą szoferkę matą termoizolacyjną, bo zaczyna już świecić słońce dość konkretnie, więc żeby nam się nie dostawało do środka, to jest taki zabieg, który często stosuję. Codziennie. Aha, właśnie, pokaż. Żeby ta mata nie odpadała, bo odpadała. Uważaj, bo to się odbija światło. Zamontowaliśmy takie uchwyty. To są takie zwykłe wieszaczki, malutkie na taką przystawkę. No i to przykleję oczywiście silikonem, bo ja wszystko kleję silikonem. No i dzięki temu się to trzyma i nie trzeba się martwić, że odpadnie. Teraz idę przygotować materac, nadmuchać materac i przygotować naszą zestaw plażowicza. Wszystkie sprzęty mamy oczywiście w bagażniku. Tutaj też z tyłu mamy gniazdka, także możemy spokojnie podłączyć sobie dmuchawę i z tyłu naładować. Jest tu też prąd. Skarby Mazur. Dostaliśmy wędzone ryby? Wędzone ryby od pana ratownika. To wygląda groźnie. Świeżutkie, dzisiejsze podobno. Skąd to masz? Od bardzo pana miłego ratownika. Tutaj było dwóch ratowników na tutejszej plaży. To jest plaża w miejscowości Wikno albo Wykno. Nazwy są zamienne. Spędziliśmy tutaj cały dzień i... No jest tutaj super. Jest taka specjalna plaża, malutka, ale piaszczysta. Jest bardzo dużo zielonego terenu, gdzie wypoczywać.
Są także toalety, jest też taka budka z jedzeniem. No i jesteśmy na Mazurach, także jest tutaj przepięknie. Można spać kamperem, można spać w namiocie, kamperem, jest wszystko za darmo. Się. Można sobie leżeć, odpoczywać. Bardzo mili ludzie tutaj są. Są sklepy niedaleko, 20 minut stąd. No i wszyscy są bardzo mili. Także serdecznie polecamy, zapraszamy na Mazury do Wikna. I na rybki. Yeah, 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 yeah